Witajcie w kolejnym unboxingu bezprzepłacania.pl. Tym razem wspólnie otworzymy kamerę IPS AliExpress, czyli Sans HD 720p. Swoją kamerę zamówiłem, jak to już wspomniałem, na chińskim sklepie AliExpress.com. O szczegółach odnośnie tego, gdzie, jak i ile zapłaciłem za tą kamerę, dowiecie się na stronie bezprzepłacania.pl, jak również w linku pod tym filmem. Paczkę, o dziwo, pomimo tego, iż miała być wysłana z Chin, otrzymałem prosto z Niemiec. Dzięki temu przyszła bardzo szybko, bez dodatkowych opłat. Podobny model możecie oczywiście znaleźć w innych chińskich sklepach, natomiast chyba w danej chwili na AliExpress.com jest najtaniej. W środku znajdujemy ładne, eleganckie, białe pudełko. Należy pamiętać, że oznaczenie HD na tym modelu oznacza, że jest to rozdzielczość HD Ready, natomiast w ofercie firmy Sans jest również model o rozdzielczości Full HD, natomiast jest on nieco droższy. Na pudełku mamy opisane podstawowe funkcje. Są również odnośniki do aplikacji na smartfony. Należy bowiem pamiętać, że większość funkcji tej kamery jest obsługiwanych za pomocą aplikacji SansCam, którą pobierzecie zarówno na Androida, jak i na iPhone. Pudełko otwiera się całkiem łatwo. Na wierzchu znajdujemy instrukcję obsługi. Jest ona w języku angielskim. Podobnie jak cała aplikacja do naszej kamery. Więcej o aplikacji znajdziecie na stronie bezprzepłacania.pl. Warto bowiem wiedzieć, że większość funkcji obsługiwanych jest za pomocą tej właśnie aplikacji. Kamera wygląda całkiem solidnie. Dobrze wykonane plastiki. Kształt bardzo charakterystyczny dla kamer tego typu. Jest mała antenka. Sprawdźmy, co jeszcze jest w zestawie. Mamy tutaj europejską wtyczkę. Wtyczka na USB. Może przydać się nam też do innych urządzeń. Jest kabelek. Są kołki do montowania, jest również szpilka, która posłuży nam do resetowania kamery. Kabelek USB i micro USB oraz zaślepka służąca do montowania do ściany bądź też sufitu. Nic więcej nie ma w zestawie. Tym samym tak prezentuje się kompletna zawartość naszego pudełka. Przyjrzyjmy się bliżej samej kamerze. Z przodu ma ona malutki mikrofon tuż pod samym obiektywem kamery. Z tyłu mamy głośnik. Z góry mamy wejście na karty SD. Jest tam również przycisk resetowania. Z tyłu natomiast jest wejście na kabel micro USB, którym naszą kamerę podłączymy do ładowania. Kabelek podłączamy do wtyczki. Jak widzimy, samo podłączenie jest bardzo proste. W zestawie mamy również nóżkę służącą do montowania do sufitu. Jak kamera sprawdza się w praktyce, dowiecie się na stronie bezprzepłacania.pl, na którą Was serdecznie zapraszam.